Z nami trener Krakowi Dariusz Pasieka. Bardzo proszę, panie trenerze, o podsumowanie tego dzisiejszego spotkania. Wiedziałem, że spotkanie będzie bardzo ciężkie, ale nie myślałem, że będzie takie nerwowe. To, co szczególnie w pierwszej części tego meczu się działo, myślę, że z obu stron spotkanie, które każdy z nas zdawał sobie sprawę, jakiej wagi jest i nikt nie chciał gdzieś zaryzykować, nikt nie chciał gdzieś trochę więcej dać do przodu, żeby strzelić bramkę, może trochę, może nie tylko strzelić bramkę, ale też trochę wziąć, bym powiedział, ciężaru gry na siebie. I tutaj jakaś taka dziwna, niespotykana, jeżeli chodzi o moją drużynę, właśnie jakaś taka obawa, jakaś taka bojaźń. I dopiero w drugiej połówce, gdy przeciwnik już właściwie prowadził 1-0, wejście Maculewiczusa nagle tak poderwało ten zespół i nastąpiła taka jakaś, bym powiedział, większa determinacja. I to pewnie spowodowało, że dzisiaj ten mecz zremisowaliśmy. Pewnie każdy z nas myślał, że takie spotkanie jak dziś, oczywiście trzeba wygrać. Udowodniło to spotkanie jedno, że wszyscy będą tutaj przeciwko nam walczyć do samego końca, będą starali się też przeszkadzać, bo dzisiaj piłki to za dużo nie widzieliśmy i to trzeba przyznać. Mecz walki, typowy mecz o utrzymanie się w Ekstraklasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie trenerze, i proszę państwa o pytania. Tam gdzieś tam, panie trenerze, jaki był pomysł gry Krakowi dzisiaj? Bo do 60 minuty przyznam się, że żadnego nie widziałem pomysłu na grę Krakowi. Dlatego, tak jak powiedziałem, nie było tej determinacji, którą wcześniej mieliśmy, nie było tego pressingu, który chcieliśmy zawsze grać. Tego dzisiaj nie było widać, nie prowokowaliśmy przeciwnika do niecelnych podań, mogli spokojnie sobie piłkę rozgrywać. I to było powodem, że zawsze gdzieś ktoś był spóźniony, były pewne luki, które drużyna Lechii wykorzystywała i w stosunkowo szybkim tempie przedostawała się na naszą połowę. I tutaj, tak jak często się nam zdarzało, że mieliśmy kontrolę nad grą, do tego momentu, co pan właśnie mówi, panie redaktorze, tej kontroli dzisiaj nie było. Jak pan ocenił biegu tam do Łodzińskiego? Jak zszedł, to znaczy, że nie jestem zadowolony. A drugiego debiutanta, który się pojawił? Rozruszał nasz mecz. Przypadkowa ta sytuacja, że pośliznął się, gdzie wychodził sam na sam. Tutaj nie patrzałem jeszcze na jego buty, czy miał odpowiednie, ale myślę, że rozrusza całe to towarzystwo. Miał kilka dobrych zagrań. Oby tak dalej. Pierwszy raz pan oglądał w akcji widowym meczu Suarta, jaka jest pana opinia po tym meczu? Ja z nim rozmawiałem przed meczem jeszcze specjalnie. Wie pan, jeżeli po takiej długiej przerwie, jaką miał Suart, wchodzi się do gry, wiadomo, że trzeba nabrać najpierw trochę pewności siebie i tak jego gra w pierwszej połówce była trochę zachowawcza. Zresztą chciałem, żeby najpierw zdobył taką pewność gry, pewność siebie. Myślę, że po tej stronie tam za dużo nam się bokami nie działo, ale w drugiej połówce zaczął też grać, szczególnie ostatnie 15 minut, też agresywniej do przodu. No i przy bramce ma spory udział, bo dorzucił fantastyczną piłkę do Van der Bizena i uratowaliśmy jeden punkt. Na pewno duży wpływ jego gra miała na ten punkt dzisiejszy. Czy pan przeprowadzi rozmowę wychowawczą z Markiem? Powie pan, kto to jego kartka, a nie ma pan w zasadzie trzecia kartka, która z tego co wiemy. Oj. Chyba druga, nie wiem dokładnie. No ale no to jest taka, nazwijmy to, jest głupi kartek, ale jest pan w takiej sytuacji, że może pan... No na pewno Wojtek jest impulsywnym człowiekiem. Tutaj myślę, że w takiej sytuacji bronił kolegi. Akurat sędzia równo wszystkich podzielił. Dostał i Bajic, dostał i Traore, i dostał i Wojtek. Myślę, że niepotrzebnie, bo tych kartek i tak mamy sporo. Dzisiaj czwarta też Saidiego, który w następnym spotkaniu nie może wziąć udziału. I tak co chwilę nam gdzieś to coś wypada. Już myślałem, że właściwie już tak spojrzałem sobie przed meczem dwa dni temu na całą statystykę żółtych kartek i jedyny, który miał trzy, to był właśnie Saidi. Nie wiem, czy wzrokiem go gdzieś tam wyłowiłem, czy wykrakałem taką sytuację, bo to w sumie też kartka, która kompletnie niepotrzebna. Udawanie faulu
którego nie było i tutaj wiadomo, jak sędzia reaguje, reaguje na takie sytuacje, tym bardziej, że po meczu z Jagiellonią wiemy, że Sajdi jedzie na reprezentację i później jest mecz piątkowy z Zagłębiem Lubin, także to trochę też na pewno komplikuje, komplikuje nasz, nasz skład. Co prawda wracają, wraca ta trójka, Boliewicz, Struna i Szałachowski już w następnym meczu, czyli będziemy mieli znowu jakieś nowe tutaj możliwości pewnych, pewnych zmian, pewnych może korekt. Zobaczymy, cały tydzień przed nami. Jedno jest pewne, że tutaj, tak jak Lechia Gdańsk dzisiaj, która chciała, no nie chciała grać, no chciała po prostu ten, zagrać minimum na jeden punkt, nie chciała tutaj przegrać i na pewno my też w ataku pozycyjnym wiemy też, jak się czujemy. Zresztą to myślę, że nie wszyscy tak w Polsce mamy z tym trochę problemu. No i dlatego będzie każdy, o każdy punkt bardzo ciężko i dlatego my się z tego punktu w ostatnich, można powiedzieć, minutach tego meczu na pewno cieszymy. To zresztą ta drużyna też udowodniła to w meczach sparingowych, że 1-0 to jeszcze nie jest wynik, który kończy mecz, że można jeszcze powalczyć o więcej, może gdyby trochę było więcej szczęścia. Może jeszcze trochę więcej czasu, można udałoby się więcej, ale myślę, że 1-1 jest dla obu drużyn wynik sprawiedliwy, chociaż patrząc na klarowne szanse, szczególnie ta pierwsza, mi strasznie jest żal Sławka Szeligi, który sam stał po rzucie wolnym Suarta i mógł strzelić na 1-0. Później jeszcze Sajdiego, to nieszczęśliwe poślizgnięcie się Maculewiczusa, czyli te sytuacje gdzieś tam sobie jednak stworzyliśmy i ta skuteczność, myślę, powinna być większa. To najbardziej zawinił panie trenerze przy straconym golu, jak z pana perspektywy? Pierwszy przy Wiśniewskim był Wiśniakow, który powinien konsekwentnie do tej piłki po prostu, do zawodnika, do tego pojedynku podejść. Nagle nastąpił obieg, nastąpiła zmiana, w tym momencie było miejsce, Marcin Budziński się spóźnił, dostał po nodze obcierkę, która gdzieś tam zabrakło też paru centymetrów Łukaszowi Nowoczyńskiemu, a z kolei Wojtek Kaczmarek w tym gąszczu tylu zawodników w polu karnym był zasłonięty i miał trochę problem z reakcją, za późno zobaczył piłkę i nie mógł już zareagować, bo nie był to mocny strzał, to był plasowany strzał po ziemi, taki, no, ta zmyłka, którą, znaczy ta obcierka, którą Budziński gdzieś tam sprowokował, trochę zdezorientowała zachowanie całej defensywy w tym momencie i bramkarza. Chciałem zapytać właśnie o Sergiego, czy jest jakąś rozmowę na temat tego powrotu po meczu z Zambią, czy w ogóle jakakolwiek szansa, że on zdąży na mecz z Zambią, czy nie ma? Czy myślę, że tutaj jeżeli chodzi o, jego, o te kwestie logistyczne, to akurat tutaj reprezentacja jest, Związek Piłkarski Burundi jest odpowiedzialny za to, kiedy on ten bilet na powrót z powrotem do Polski będzie miał. No, myślę, że te połączenia stamtąd to są takie dziwne, bo się trzeba 3 razy przesiadać, podróż często trwa 20 godzin. Znając Sajdiego, to pewnie będzie grał 90 minut w tym meczu, tym bardziej, że 4 dni wcześniej nie będzie mógł wziąć udziału w meczu z Jagiellonią. To na pewno zagra tam w takim razie w pełnym wymiarze czasowym. Zobaczymy, jak tutaj z tego wybrniemy. Mamy cały tydzień przed sobą, ale panie redaktorze, mamy najpierw mecz z Jagiellonią, a później zastanowimy się, co dalej. Będziemy rozmawiali z Sajdim, jak on ma to połączenie. Na razie jeszcze nie mam żadnej informacji. Panie trenerze, ta bramka dla Lechii, ja mam takie wrażenie, była efektem takiego zupełnie wyjścia drużyny zupełnie nieskoncentrowanej na tą drugą połowę. Jak to mogło się zdarzyć, że drużyna, która gra tak ważny mecz z bezpośrednim rywalem w tabeli, wychodzi na tą drugą połowę na takim no, lekkim luzie i no to i nie de facto... był luz, ja bym tego nie powiedział, że to był luz. To była koncentracja, tylko letargiczne, jakieś takie podejście do tej dokładnie sytuacji. Taki brak konsekwencji, bo moją filozofią jest atakowanie zawodnika z piłką i w tym momencie nastąpiła prosta zmiana, prosty obieg, który spowodował, że nagle było trochę więcej miejsca i strzał spoza pola karnego. Tutaj oczekiwałbym właśnie, szczególnie w tych rejonach 20-30 metrów przed naszą bramką, więcej konsekwencji. Konsekwentnie przy przeciwniku sprowokowanie go do popełnienia błędu. I to by wystarczyło w życiu. Wiśniewski by nie uderzył takiej piłki, gdyby został przy nim Wiśniakow do końca i by nic praktycznie się w tym momencie nie stało. Za dużo miejsca było. No, Szwarzak, Przekąska. Panie trenerze, chciałem tylko zapytać o to, w końcu w samym programie Matulewicz jest
Ander widzę, że czy jest szansa na to, żeby Czakowia czasem wychodziła po stawieniu 4-4 z własnymi dwoma napastnikami, czy to w tym sezonie to jest swoje, nie? Oczywiście, że jest szansa, po to właśnie chcieliśmy ściągnąć dwóch, chciałem mieć dwóch napastników przynajmniej tutaj, jeżeli chodzi o tą pozycję. Wiadomo, że dwoma defensywnymi też możemy grać, tak jak to było w tym meczu. Jest to oczywiście jeden z systemów, który ja też preferuję. Nie chcieliśmy nic zmieniać, cały okres przygotowawczy plus ostatnie mecze w rundzie jesiennej graliśmy tym samym systemem. Dlaczego mielibyśmy to po prostu zmieniać? No ale nie mieliśmy nic ofensywnego, panie dyrektorze. Dzisiaj mieliśmy jedyny, który ofensywny to był Rok Strauss. To był Rok Strauss, bo oprócz tego był Kosanowicz na ławce i oprócz tego był Bojan Puzigacza na ławce. I tutaj pod tym względem mieliśmy trochę ograniczone poprzez to, że ani Boliewicz, ani Struna i Szałachowski nie mogli wziąć udziału w tym meczu, czyli trochę to nam to oczywiście skomplikowało. No i też trochę trwało, zanim Mateusz wszedł mecz. Nie? Ostatnie 10 minut można powiedzieć, że grał. Na początku trochę to musiał wejść w to spotkanie i później to już trochę lepiej wyglądało. No później zaryzykowaliśmy tym, że po prostu postawiliśmy na drugiego napastnika. Się opłacało. Czy uważa pan w ogóle przy następnych dwóch meczach Strunę jako jednego z waszych pomocników, czy w ogóle takiej... Andrasz pokazał, że na pozycji tej również sobie dobrze radzi. My mamy trzy systemy, które możemy spokojnie grać poprzez pewne przestawienia. Tak jak to było teraz w trakcie meczu, też jesteśmy w stanie je zrealizować, także nie widzę problemu, żeby można było też do takiej koncepcji kiedyś wrócić, bo ona już też była z tym zespołem preferowana. A jak ocenia pan wejście Roka Straussa? Myślę, że tutaj na tej prawej stronie te ostatnie 10 minut, które zagrał, dynamicznie. No. Starał się po prostu przeprowadzić akcje jakieś tą prawą stroną. W każdym razie wprowadził trochę więcej ożywienia, jak grał Wiśniakowski. Panie trenerze, czy patrząc na jakościową wartość kadry, nie uważa pan, że za wcześnie Krakowia ogłosiła, że zamykamy już kadrę, koniec transferu? Możemy ją otworzyć. Mam jeszcze parę dni, jeżeli była taka sytuacja. Myśli pan, że musimy po tym meczu od razu panikować? Nie, ale myśli, no, ale takie pytanie pana w tym momencie. Nie, ale tak się rozgrywające. Ja panu powiem, no, są pewne aspekty też finansowe, o których też trzeba pamiętać. No, każdy klub ma gdzieś ograniczony budżet. Jeżeli my gdzieś tam się w tym budżecie mieścimy i rzeczywiście stwierdziliśmy, że to jest wszystko, na co w tej chwili jest nas rzeczywiście stać, no to dlatego zamknęliśmy w jakimś sensie tą naszą aktywność na rynku transferowym. Chyba, że coś rzeczywiście wspaniałego się urodzi i będzie trzeba coś zrobić, ale ja mam tutaj do tej kadry mam duże zaufanie i myślę, że nie musimy tutaj w tym kierunku nic robić, bo wrócą ci zawodnicy, którzy patrząc dzisiaj, tej trójki, której nie ma, no, nie jest to takie proste ich zastąpić z tego, co dzisiaj mogliśmy zobaczyć. Panie trenerze, a czy w przypadku nie ma Suwerowa, nie będzie Saidiego, jest... Jaka jest sytuacja Bartka Dudzica? Czy jest jakoś rozważany do powrotu, czy jego sytuacja już jest zamknięta i on... Ja na razie nie rozpatrywałem jeszcze tego tematu wspólnie z prezesem Szalańcem, który jest odpowiedzialny za sprawy sportowe. Myślę, że w tym tygodniu będzie trzeba podjąć też jakieś w tym kierunku też jakieś działania. Zobaczymy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękujemy.